Słyszysz mnie? Moja głowa. No i co teraz? A teraz dowiesz się, co masz zrobić. Nigdy się nie wycofywałeś, więc nie cofniesz się również teraz. Dobrze wiesz, że w tym mieście można zginąć, zamawiając taksówkę. Nigdy cię to nie powstrzymywało przed działaniem. I nie powstrzyma i tym razem. Myślisz, że oszukałaś śmierć? To śmierć oszukała ciebie. Jeśli musisz zabijać, to zabijaj. Jeśli musisz podpalić świat, to niech płonie. Zielony! Dla siebie kurwo, ani kroku! Wynocha z mojego domu! Śmierć w chwale, czy żywot spokojnego człowieka? Przemyśl to. Siemano ludzie, witajcie w kolejnym odcinku serii Cyberpunk 2077. W tym odcinku zajmiemy się może troszeczkę już nie tyle co fabułą, bo też już widziałem, Johnsonka przynajmniej pisał, że troszeczkę za bardzo biegnę w tą fabułę, więc postanowiłem pewnie na przestrzeni tego bądź jeszcze dwóch odcinków, może trochę więcej, zobaczymy, jak to będzie tam się układać, wykonać jakieś misje poboczne. I na razie pojedziemy do naszego sąsiada, który tam ma jakieś problemy z policją. Właściwie to był chyba, z tego co pamiętam, były policjant. Więc do dzieła. To musimy to zawrócić. Zryb na autko. Mam już tutaj chyba wieczór, gdzie to jest godzina. A to w sumie nawet poranek jest bliski. To jest 4 rano. Więc musimy wrócić do Night City. Szybko podróżę zrobić, ale o ile się nie mylę, to tylko w pobliżu nigdzie nie ma teleportera. Może jakieś akcje po trasie jeszcze nas spotkają, zobaczymy. Głośno z tego auta. Cudownie złe przedstawienie. Ale w końcu to musical sponsorowany przez Minitech. Bo, co? Graczasz, aha, dobra. Nowe tereny. Dobrze mnie prowadzi, ale... Ale nie, misja jest ustawiona, więc... powinno się dojechać.
Aha. A to co to jest? Zaczyna zabezpieczyć to wody. Aha, tutaj. Co tu się dzieje? Dobra, sobie muszę tutaj. No i widzicie, mamy zadanie. No wysiadaj. Zadanie, które nie było planowane. Gdzieś tu była jakaś wieżyczka. To jest? Zacznijmy od tego. 1CE9. 1CE9. Zwarcie zrobić za jeden punkt. No. Jeszcze może coś? Co to bardzo to zwarcie nie pomogło. Tak, jak tu się przedostać? Macie go zabić do kolei! Zorodka, pies! Przyjąłem! A! Został! Cholera jasna. Muszę się tam przedostać, bo tak jestem na straconej pozycji. Leczmy się. Aha. Nie tędy droga. Tędy już się powinno dać. To takie to roboty? Zwarcie. Dobra. Chyba wyposażmy się może w tą broń. Nie wiem, czy to jest lepsze, czy nie lepsze. Co jest? Chcę grupą! Nie wiem, czy ja się wplątałem w coś ostrego. Zepnijcie się! Co? Jest. Odwrót! A? A? A zwarcie robimy. Widzisz tego!
chyba kamera. Na atak. Dobra. Przeładowało. Wyrzuć broń, podnieś ręce do góry i wyłaź. Co jest? Przydała. Dobra. Boi się wychylić. Raz. Opa. Co on ma za broń? Wyglądałoby na jakiś miotacz. Neko ma. Dobra. R. Takie coś. To mi się przyda. Czy
Czy oni tu są? Teraz może gdzieś coś znajdę. Odrzucenie uwagi to nie. O, właśnie. Interfejsu. Dobra, tu jest jeden. Czyli tak, tego sobie zaznaczmy. Tego. To chyba jest wszystko. A? Aha, i tu w środku jest. Okej, to jest fajna sprawa. Wow! Ma modyfikację! To jest niezłe. Dobra, złazimy w takim układzie. Teraz tu jeszcze. W tym kierunku, może gdzieś tutaj jest jakieś zejście. Mam nadzieję przynajmniej. Wyskoczyć. Za bardzo. A teraz tu coś jest. Ła, tak, ale zszedł. Są. Czy tu już jest po wszystkim? Teraz to się to przyda. Dobra. Jeszcze przeszukać. To zostawiam. Ktoś tu jeszcze jest? Czy tu już nikogo nie ma? To się kręcę i się kręcę. Czekajcie, to mi każe... Aha, tylko to zadania mi. Zdarzenie zabezpieczeń dowodów. Okej. Okay. Otwór zamknięte. Się dostać. Pa, 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 pa. A tu coś jest. A weź wszystko. No dobra. Czyli zadanie ukończone. Spoko. Okej, okay, no to mamy zadanie zrobione. To jest Miletech. Siadamy do auta. Dobra, jedziemy do naszego sąsiada i spróbujemy mu jakoś pomóc. Się oczywiście da.
kontrabandą. No to tutaj też się będzie działo. Przejechać. Dobra, to jakoś zawracamy teraz. Moment, jest tu. Co to za koreczek? Wow. Rewelacja. Wrócę samochód, się nie spodziewałem. Okej. Okay. Jakiś autostop, czy coś w tym stylu? Stój! Litości, człowieku! Litości! Tak się robić, tak trzeba robić. Prawo i w prawo. Gdzie się zatrzymujesz? Ba. A tu skręcimy. Jakie to zrywne. Dzisiaj trochę jeżdżenia widzę będzie. Dobra. Nie wiem, czy z tymi się coś da pogadać. Niby znaczek jest. Znaczy znaczek, w sumie to jest chyba znaczek broni. Ale czy jakaś konwersacja jest możliwa, to nie wiem. Chcesz pogadać o wczoraj? Jedziemy do siebie. To będzie po tej stronie wysiadka. No i idziemy do Baregio. Hej, Barry! Wszystko u ciebie w porządku? Milczenie oznacza zgodę, więc uznam to za tak. Spróbuję później. No i tyle z zadania. No dobra. Jak już jesteśmy koło siebie... Co tu jest? Paczka papierosów. Teraz gdzie? Tutaj chyba. 614. Gdzie ja mieszkam? A, dobra, ja tu. Chwila. Teraz już się... Nie, no dobrze. Tu powinno być wejście. Czy mi się coś popierniczyło? Momencik, czekajcie. Mieszkanie. Nie, no dobrze mi. What? Chwileczkę. Coś mi tu nie gra.
Jeszcze wyżej? Aha, dobra, ja piętro wyżej mieszkam. No tak. Chłopca zapomniał, gdzie mieszka. Przy okazji, jak już tu jestem, to sobie może trochę tu posprzątam. W sensie upróżnię plecak. Dobra, pospolitych broni się będę pozbywał. Tylko zaraz, czemu ja tu nie jestem w stanie tego rozmontować? Trzeba przez inny element robić. A ekwipunek. Tu plecak. To chyba sobie zostawię póki co, bo to jest do... Nie mam jeszcze takiej broni na wyższym poziomie. Więc tak. Bronie. Wyposażenie. Dobra, gdzie tu jest? Rozmontuj przedmiot. Też. Na pewno. To ma 238. Względem tego, dobra, to na razie zostawię. Ten powszechny i ten powszechny. A ten? To jeszcze rozmontować. Dobra. Zostawmy na razie to. Zobaczmy. Czym się dalej zajmiemy? To jest co? Znajdź paczkę, przewieź ją z miejsca. Dobra, weźmy to. To jest to zadanie, gdzie mieliśmy tam od jednego gościa transport wykonać. I jechać chyba gdzieś bodajże się do Poweli na obrzeżach Kuboki. Okej. Okay. Że zamiast jechać, to może się przeniesiemy po prostu. Wzrośnie aż do 1000 eurodolarów miesięcznie. Okay. A za posiadanie nieudokumentowanego zwierzęcia może wynieść 40 000 eurodolarów. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości regionalnych. Dziękuję za uwagę. Chcesz pogadać o wczoraj? To było... Może inaczej. Jak daleko to jest? Co mi to? Dobra, tam. Chyba tylko nam pozostanie. Bo tu nawet blisko nie ma się przetransportowania. Dobra. Samochód zostawiony był. Podjedziemy tam raz, dwa. Sorry. Okay.
kurde. Prowadzenie auto z wnętrza to nie jest łatwa sprawa. No, tamty. Ten samochód się przed chwilą zrespił tu. Czy ten co tam pojechał? Kurde, w dół, w górę, dół. Dobra, to jest gdzieś tu. Do apteka. Dzielnica na pewno nie jest jakaś przyjemna. Wygląda przynajmniej na taką. Udaj się do Poweli. Moment. Okej. Pojemnik z graffiti New Future. Sprawdź jego zawartość. No tak. Teraz pytanie, gdzie to go szukać? Oho. Szedłem z zakresu. Lodówka. Dobrze pamiętam, to chyba coś o lodówce było wspomniane. Pusto. Czy to jest oklał? Nie, to jest zwykły mieszkaniec. To też. O! To było przeterminowanie czegoś? Przedawkowanie znaczy. Dobra, tu coś widzę jest. Przygrywanie ładunków o wadze nie przekraczającej 440 funtów. Jest graffiti. No dobra, ale to nie to. Dobra, może z góry będzie coś bardziej widoczne. Ciężka sprawa. Tutaj to raczej nie. Też się wyjdzie. A, gdzieś musi być tu, mimo wszystko. Podejrzewam, że jednak w środku. To jest, ale to nie jest to. Też wszystko. No kurde. Już wychodzę z zasięgu. No teoretycznie nie jest jakiś to duży, duża powierzchnia. Moment, tu się da wejść. Ma do rzucia kryształowa karafka. Nie, no nie potrzeba mi takich rzeczy. Zaśmiecać.
Oj, dziewczyno, dziewczyno. Mocne środki, żeś zażywała, jak już tak cię trzącha. Dobra, no tu nic nie ma. Zastanówmy się, gdzie my jeszcze nie byliśmy. No tu. Nie ma nic. Tu chyba nas jeszcze nie było. Mamy gumy do rzucia. Dobra, tu coś jest. O Jezu, kochany. O cholera. Żyje, ale jest wycieńczony. Aha. Ciekawe, co na to Denis. Daj, jak tam? Znalazłeś towar? Trochę poobijany, ale nie ma dramatu. Co dalej? Odstawiłem samochód. Załaduj faceta do bagażnika i jedź do Northside. Dokładny adres jest wbity do GPS-a. Okej. Okay. Aha, jeszcze jedno. Uważaj na Tigersów. Mają z twoim nowym kolegą na pieńku. Czekaj, co? Cholera, rozłączył się. A to wiadome jest, że... za łatwo nie będzie. No kurde, co jest? Podnieś ciało. Co to, jakiś bug znów? Wspaniale, kurwa. Z. Karushi nie żyje. Zawiodłeś, lepiej uważaj, bo też kiedyś skończysz... What? No wiecie co? Przez buga w grze... Zadanie nieudane. Nie. Zabiłem go do końca. Nie. No to jest... Czyli co, to zadanie już jest nie do wykonania? Jak rozumiem. O, moment. Jedna rzecz mnie tylko interesuje. Czy ja tu jestem w stanie... Jedenasta jeden. Nie, dobra. Sobie wrócę. Jeżeli znów będzie ten bug występował, no to ja nie wiem. Nie pamiętam, żeby we wcześniejszej wersji coś takiego występowało. Raczej chyba nie. Dobra, to jeszcze raz idziemy. Teraz wiemy gdzie. O cholera. Żyje, ale jest wycieńczony. Ciekawe, co na to Denis. Wybierzemy teraz drugą opcję dialogową. Oj, jak tam? Znalazłeś towar? Mogłeś powiedzieć, że chodzi o człowieka. Gdyby chodziło o pudło bananów, to bym poszedł na pocztę. Nie marudź. Kto to jest? Ambasador kurwa Meksyku. To nie ma teraz znaczenia. Odstawiłem samochód. Załaduj faceta do bagażnika i jedź do Northside. Dokładny adres jest wbity do GPS-a. Okej. Okay. Aha, jeszcze jedno. Uważaj na Tigersów. Mają z twoim nowym kolegą na pieńku. Czekaj, co? Cholera, rozłączył się. No dobra. Teraz spróbujmy go podnieść. Oj, teraz się udaje. A wtedy coś nie zabanglało. Teraz tak. Aha, dobra. Już widzę zaznaczonych. Teraz musimy się wydostać i żeby oni się nie zorientowali. Aha. Wo. Odłóż! Kurde.
Kuźwa, nie żyje, no. Okej, okay, dobra. Trudno. A no, nie tak miało to wyglądać. Nie tam jak oni. Oczywiście tamtej nie mam. Nie zauważyłem jaki klawisz. Jeszcze raz wczytuję w takim układzie. Teraz tak, które by to zrobić? To weźmiemy. Zaraz, to było to? Anuluj. Sześć. Potwierdź. Nie wiem, czy się dobrze mnie to wczyta. W którym ja momencie go będę miał. Aha. Teraz tak, czy go od razu nieść, czy inaczej? Dobra, spróbujemy tak. Może inaczej, czy tamtego miałem. Ujawnienie interfejsów. Będę wiedział mniej więcej chyba, gdzie oni są. Przynajmniej takie mam nadzieję. Dobra, tam jest jeden. I on jest. R. Jest też nie, z nim nie można. Tam jest kolejny. Jak tu się wydostać? Płodźcie, panie. Ja tu nawet wejść nie będę mógł. Podejrzewam, że po tym też nie wskoczę. Marzecz. O nie. No to chyba bez... tego się nie obejdzie bez walki. O. Tam jest gość. Dobra, to inaczej. Mam pomysła. Najlepszym pomysłem by było wykończyć ich tu wszystkich na początek. Tylko jedna rzecz. Ekwipunek. 170. Ja bym chciał tu zmienić broń na tą swoją. Mam nadzieję, że jej nie usunęłem. To jest to? To jest to. Zabijamy. Nie będę się tutaj czaił. Dobra. Tu dojdziemy. Dobrze.
Trzeba go jakoś unieszkodliwić. Może tędy da się przy... Ja pierdzielę. Moment. Spróbujemy zrobić tak. Zobaczymy, czy to coś nam pomoże. A, gdzie ja plasłem? Aha, dobra. Na raz nie było. Okej. Okej. Dobra, broń. Dobra. Jeszcze coś? Coś gdzieś? Już to wszystko? Nie, nie wszystko. Tam jeszcze widzę. Drony mają. Coś takiego. Teren w miarę. O, NPCD. O, to zajebiście. Jak już NPCD się nam zainteresowało, to znowu będzie przegrana. Coś czuję. Dobra. Dobrze, przeczekamy tu. Oho. Nie chcę z wami walczyć. Bez wsparcia nie damy rady! R. Oha, super. Broń nam się skończyła. Amunicja. Aha, dobra. Dobra, próbuję. Ryzykuję. Ale 3 gwiazdki mamy. Zajebiście. Nie ma to jak sobie utrudnić jeszcze misję bardziej. Oho! Aha. No i nie żyjemy. No niestety. No trudno. Chyba sobie daruję tą misję. Albo wczytałem od ostatniego punktu. Ale się NCPD to się nie spodziewałem, że do tego stopnia będzie. W którym miejscu? Aha. Czyli cofnęło nas aż tu. Dobra. Teraz się muszę zastanowić, jak sobie tą drogę udrożnić. To jest... To nie jest on. Czy to jest? Nie. Niemożliwe. Czemu taka cisza tu jest? Żarty chyba sobie robią.
zabić, ja tylko mam. Chyba, że to się aktywuje, jakby tego przenosił. Co jest też możliwe. Tak. To wychodzi. Skrótnica, moja firma cię dojedzie! Najlepiej byłoby tu wykonać to bez żadnego ale. Nie masz prawa, słyszysz? Nie masz prawa! I co, że moja firma cię dojedzie? Wow. Musimy tak zrobić. Jakoś jego uwagę odwrócić. Odwróć uwagę. Spróbujemy tu. Kurwa się. Myślę, że tu nie ma innej metody. A pierdziele, tam jest dwóch. Zwarcie w interfejsów. Nie, to mi nic nie da. Wiesz, nie, tam jest jeden gościu. Za bardzo jak, że weźmiemy jednak to. A nie, dwóch jest jednak. Pomyślmy, w jaki sposób odwrócić uwagę jego. Idę bardziej, to coś znajdę. Gówno. Nic nie znajdę. A nie chcę ich zabijać. Bo to spowoduje troszeczkę gorszy efekt. Innej trasy nie przewiduję. Zwarcie też może spowodować, że wszyscy zostaną zaalarmowani. Ajajajajajajaj. Moment, mapa. Jak daleko mi zostało? To nie tu. Droga jest mniej więcej... Co? Ten odcinek chyba mi został. Jakoś tak. Nie wiem, ryzykować? Dobra, ryzykujemy zwarciem. Się.
Mhm. Jego mina. Wyłaź, kurzu! Pokaż się! Dobra, próbujemy jeszcze raz. Warcie. I chuj swoje zuby. Aha. No chodź, cwaniaku, zlaczmy się! No co jest? Zapadnie, co to zrobiłeś? Runner. Moment, ekwipunek, plecak, gdzie to jest? Nie plecak. To chcę wymienić na broń tą. O, szybciej. No dobra, bierzemy go. O Jezus Maria, znowu NPCD. Nie, nie możemy tu dłużej być. Żeby on mógł biec, kurde pieczone. Dwie gwiazdki. Żeby do auta się przynajmniej dostać. Gdzie to auto? Tu jest. No szybciej. Dobra. Podnieś ciało. Jeszcze nie. Aj, nie żyje. No i zajebiście. Dobra, nie będę tego kontynuował. A pierdziele. Nie, no tak się nie da. Ja chcę wsiąść do... Ja. Da się tu wsiąść, ten samochód. Nie wiem, czy to zadanie jakieś zostało poprawione? No nie wydaje mi się, żebym musiał aż tak na policję trafiać. Trudno. Już było tak blisko. Chociaż obie strony stanowczo zapewniają, że pragną zapobiec dalszej eskalacji konfliktu, Bukmacherzy określają możliwość wojny na 3 do 1. No nic, czyli te zadanie się nie udało wykonać. Trudno. Nie będę płakał. Dobra, mamy godzinkę nagrania. Ja jeszcze szybko zerknę. Co by tu jeszcze jedną rzecz zrobić? Tyle maina jeszcze mi zostało. Nie wiem, tu nie piszę ile. A nie, jest. 6 z 7.
Ale dobra, to sobie zostawię może na przyszły odcinek. A teraz to jeszcze tu pojedziemy. Jest, dobra. No to chyba niczym jest podobne do golfa. Ojej. Przynajmniej moim zdaniem taki był wzornik. I to w lewo. To daleko w ogóle jest? A, to jest 2,5 km. Wow, takie opancerzone, ale to jest chyba Militech. Zdaje mi się, na takie pojazdy. Co? Strzegam, mam brata. Okej. Okay. Uszkodziliśmy go za bardzo. Wow! Nieźle. A, tu mamy ciężarówki. O, tym bym chciał się przejechać. Ale się nie da. Uciekł mi. A to jest... Aha. Za słaba. Takie korki. Nie? O, to jest fajna fura. Ale pewnie też się nie da. 4 z 10. Apa. A, czo. Gdzieś tu blisko coś jest. Teleporter tu widzę jest najbliżej chyba. Na poziomie jezdni. Bo tamte podejrzewam są gdzieś w budynku. 300 metrów się przebiegniemy. Z drogi. Ciekawe, że nasza postać się tylko co... A nie, chyba się męczy, tak? Tak, męczy się. Dobra. Jesteśmy blisko. Okej, teraz tak. Gdzie my mamy się... O! Nie ma tutaj za bardzo teleporterów, no ale dobra, przynajmniej tu. Dobra, jesteśmy. Czy tego się da? Spokojnie. Wypierdzielaj. Dobra, gdzie mamy jechać? Prawo. Let's go!
bezczelny. I ucieka. Dobra. A to jest gdzieś. Tu, tak. Już spokojnie, nie trukaj tak. No dalej, kochana. Claire? Pod samochodem. Aha, tu. Cześć, Claire. Niezłe cacko. Widzę, że znasz się na rzeczy. To bestia. Moja duma. Jak masz ochotę, to w lodówce jest piwko. Dzięki. To o co chodzi? Potrzebuję kierowcy. Pomyślałam, że się nadasz. Kierowcy? A jaka jest twoja rola? Będziesz moim pilotem? Niezupełnie. W wyścigu jedzie kierowca i strzelec. Tak dobrze strzelasz, czy tak słabo prowadzisz? Lubię grzebać w silnikach. Jestem w tym niezła, ale rajdowiec ze mnie żaden. Dasz sobie radę za kółkiem, nie? Ale to nie będzie twój pierwszy raz. Bez obaw. Wyjeździłam już kilka okrążeń. A twój poprzedni kierowca? Wypisał się? Zginął rok temu. W wyścigu. Przykro mi. Będę twoim kierowcą, Claire. Cztery wyścigi. Zaczynamy w City Center. Następne odbywają się na Badlandach, w Santo Domingo i finał w Watson. A jak jest z nagrodą? Płacą za pierwsze miejsce, jakby co, dzielimy się porówno. Brzmi fair? Dla mnie bomba. Skoro mam prowadzić, to może weźmiemy mój wóz. Nie szkoda ci go? Nie tylko szybkość się liczy, ostro go poobija. Spokojna głowa. Nie jeżdżę mydelniczką. Możemy jechać twoim, możemy moim. Zrobimy jak zechcesz. To kiedy zaczynamy? Żeby się dostać do finału, musimy przejść eliminację. To znaczy? Trzeba się zmieścić na podium w co najmniej dwóch rajdach. Spotkamy się w centrum. Wyślę ci namiary, gdzie konkretnie. Na słuchu i warkotu tuningowanych potworów. Do zobaczenia. No cóż, chyba pojazd raczej nie wygramy. Cześć. Ta lodówka. To jest granat. Oczywiście weźmiemy. Okej. Paczka kart. Instrukcja obsługi pojazdu. O! Witaj grodzie użytkowników pojazdów marki Thornton. Jesteśmy dumni z naszych aut, które łączą niezawodność z wygodą przy wstępnej cenie. No to jest bardzo dobre połączenie. Nim rozpoczniesz przygodę za kółkiem Thorntona, zapoznaj się z niniejszą instrukcją. Zawiera ona najważniejsze informacje na temat twojego nowego pojazdu. Okej. Okay. Rozumiem. Chyba nie jest to. Tu się chyba nic więcej nie dzieje. Dobra. Dobra, porozmawiali. Dobra, w następnym odcinku będziemy mieli wyścigi w takim układzie. Poczekamy tylko jeden dzień i spotykamy się. Dobra, ja wam serdecznie dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jakiś subik, like czy coś w tym stylu też byłoby miło dostać. Więc do następnego. Na razie, hej.